Eccomi qua, ciao a tutti, witajcie Mangiare Łewki. Pamiętacie, pierwszy mój filmik pionierski na mojej stronie to był z tej książki na temat pizzy, jak się robi pizzę. Podałam Wam składniki, ale nigdy Wam nie pokazałam, jak naprawdę przygotowują ciasto na pizzę. A tu mi prosicie, wysyłacie e-maile. Każdy mówi, Ewka, Ewka, pokaż, jak Ty naprawdę robisz tą pizzę. Puściłam filmik Pizza Capricciosa. Na pewno Wam się spodobał ten filmik, ale dzisiaj pokażę Wam, jak przygotowuję pizzę. Przygotuję ją z pół kilograma mąki, także mi wyjdzie dwie blachy, trzy blachy, można powiedzieć. Ta trzecia to jest taka mniejsza. I teraz zaraz Wam pokażę, jakie składniki i jak ja to przygotowuję. To jest właśnie ta moja słynna książka, w której pokazywałam Wam ten przepis. A tutaj mam na pół kilo i dzisiaj użyję nie mąki 00, którą tam pokazywałam, że to jest włoska mąka, którą można dostać w polskich supermarketach, ale mąkę poznańską na pizzę. Razem z Wami zobaczymy, co za ciasto nam wyjdzie. A później zrobię drugi filmik i dzisiaj zrobię różne pizze. No to w następnym filmiku zobaczycie, jakie pizze będę przygotowywać. A tak dla tych, którzy mnie pierwszy raz dzisiaj widzą, powiem, że pracowałam też 4 lata w Arancio d'Oro, w restauracji w Arancio d'Oro na Via Monte d'Oro w Rzymie. Tam jest pizzeria do dzisiaj. Pracowałam jako kelnerka i miałam okazję zobaczyć, jak pizzaiolo przygotowuje pizzę. I no i naprawdę podzielę się z Wami tym moją wiedzą i sekretem i zaraz zabieramy się do pracy. Oto składniki są na pizzę. Pół kilo mąki, wcześniej powiedziałam tą poznańską, 26 gramów drożdży świeżych, 300 ml letniej wody, będzie nam potrzebna też łyżeczka soli i olej, to jest łyżka oleju i pół łyżeczki cukru, tak. I teraz zaraz zabieram się do przygotowania. Teraz wlewam troszkę wody do mojej pojemnika szklanego, troszkę woleję z tej wody, co tu mam, to kruszę nasze drożdże, tak, o, po co mi to wzięłam, i teraz wszystkie, troszeczkę damy cukru i troszeczkę wezmę, a zaraz dodam mąki, o właśnie, tak zrobię i teraz pokażę. Musimy rozpuścić dobrze w tej wodzie nasze drożdże. Ta woda jest letnia, nie jest zimna prosto z kranu, używam wody letniej. Po co dosypałam troszeczkę cukru? Żeby szybciej mi drożdże wyrosły. I teraz wsypię troszeczkę, tam w przepisie nie ma, jak wcześniej podawałam kiedyś, że to tak trzeba robić, ale ja tak przygotowuję. Ja po prostu troszeczkę dam drożdży, tej mąki i tego. I tak pozostawię, aż mi wyrośnie na 10 minut. Za 10 minut się zobaczymy. Zobaczcie, tak mi wyrosły pięknie drożdże. Trzymałam więcej, 15 minut, więcej niż 15 minut, bo chciałam, żeby mi tak ładnie wyrosły. I co teraz robimy? Tu mamy mąkę w misce. Najpierw wsypuję łyżeczkę soli, łyżeczkę. To ładnie zamieszam. A teraz wleję moje wyrośnięte drożdże. Użyję te łyżeczki, ładnie wszystko rzucę, kochani, wyrobię trochę, zamieszam, tak, o, teraz wleję, na oko ja będę wlewać olej, tak, koło łyżki, także łyżkę oleju tak wleję o na oko, ja tak na oko wlewam, a Wy możecie w domu sobie zmierzyć. Teraz tak jak już ten, to będę wlewać wodę, wleję całą tą moją wodę i jak będzie
potrzeba, to dolejemy wody. Ta woda jest letnia, tak jak wcześniej powiedziałam. I teraz tak zarobię. Jak już się tak zarobi, to wyłożę na moją stolnicę. Według mnie to muszę dolać jeszcze troszeczkę wody, nie za dużo. Zobaczymy, ile to ciasto będzie miało potrzeba. O, no i teraz będzie dobre. Troszeczkę. I teraz już takie ciasto wyłożę na moją stolnicę. Tutaj posypię sobie mąkę. Troszeczkę. I teraz całe to ciasto będę już wyrabiać na mojej stolnicy. Aż będzie miało taką właśnie odpowiednią masę. Zobaczcie, jak wyrabiam. Co jakiś czas posypię mąką i dotąd będę wyrabiać ciasto, aż będzie takie właśnie nabite powietrzem. No co najmniej z 10 minut musimy tak dobrze wyrobić to ciasto. W ten sposób. O. No. To będzie najwspanialsza pizza. A la Ewka. Wypróbujcie, zobaczcie. Ja jeszcze będę wyrabiać. Zobaczcie. Ja tak wyrabiam to ciasto już od ponad 10 minut i to ciasto już jest takie właśnie, kiedy jest wyrobione. Mio marito mi deve riprendere, ecco, mówię, że mój mąż musi mnie wziąć. Ciasto wynikła. Ciasto jest wyrobione, jak dotniemy palcem i z powrotem wracam na swoją tą, la ripreso bene, oggi. Mio marito mangia la pizza. Dzisiaj mój mąż je pizzę. I takie ciasto wyrobione, taka kulka, włożymy do tej miski. Troszeczkę poleję oleju, żeby nam się nie przykleiło ciasto do tego, do tej miski. O, wysmaruję. Wkładamy nasze pięknie wyrobione ciasto. Ponad, no ja 15 minut wyrabiałam. Nabijałam powietrze i teraz bierzemy ściereczkę i przykryjemy i pozostawimy co najmniej na pół godziny. Za pół godziny zobaczymy się, jak nam wyrosło ciasto. No dobrze, no to za pół godziny się zobaczymy. Ciasto na pizzę musi stać w pomieszczeniu ciepłym, bez większych przeciągów, żeby nam ładnie wyrosło. Allora, amici miei, teraz razem z Wami będę patrzeć, jak wyrosła pizza. Proszę, vieni più vicino, zobaczcie, jak ładnie mi wyrosła. I ja teraz taką pizzę wyłożę na mojej stolnicy. O, zobaczcie, jaka piękna. I właśnie dobrze, że polałam tym olejem, tak jak Wam mówiłam. Teraz sobie zrobię 3 takie małe pizze. Tak sobie ukloję. Raz. I dwa. Alessandro ancora non mi spegnim. Mówię do męża. I teraz sobie takie zrobię. Ta jest taka mniejsza. Tu położę. Ta będzie taka na focacce. Później następną też. Tak. O. Kochani. A tą, za to mogę się zabrać i wyrabiać. Tę ładnie tutaj podsypałam mąką, przykryję. I z takiej właśnie małej tej wyjdzie mi jedna taka, przepraszam bardzo, bo tu są przygotowane, taka blaszka. Później w drugim filmiku Wam pokażę. No cóż, kochani, myślę, że ten mój przepis na tą piękną ciasto na pizzę przyda Wam się i będzie Wam służył długo. Piszcie, jak Wam wychodzi pizza, a teraz w następnym filmiku pokażę, jakie rodzaje pizzy robię. Zapraszam Was do subskrypcji tu na dole, róbcie subskrypcję, zapraszam Was na mój kanał i cóż powiem, buon appetito!